Cześć, udało nam się w końcu osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji i od razu wytłumaczę, dlaczego robię to nagranie, bo zaraz ktoś mnie nazwie hipokrytą, bo zrobiłem nagranie o tym, że subskrypcje nie mają znaczenia, a teraz zrobię takie nagranie. Kamień milowy, czyli robienie nagrań na 10, 20, 50, 100 tysięcy subskrypcji, to na YouTubie jest w sumie taka tradycja. To jest ten moment, kiedy można porozmawiać ze swoimi widzami na poważne tematy. Ja robię to akurat całkiem często, bo mam dobry kontakt z widzami, ale to nagranie jeszcze jest takie dodatkowe i można opisać pewne rzeczy. Ja akurat w dzisiejszym nagraniu będę opisywać to, jak wygląda moja praca, bo jednak robienie nagrań na YouTubie to jest praca i zaraz się o tym przekonacie. Ogólnie subskrypcje, tak jak mówiłem w swoim nagraniu, które tam kiedyś zrobiłem, nie mają znaczenia. To jest, subskrypcje są dla Was. Klikacie subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi materiałami czy z materiałami innego youtubera. Dla mnie nie powinno mieć to znaczenia i nie ma, bo dla mnie znaczenie mają widzowie, czyli osoby, które mnie oglądają, prawie każde nagranie oglądają, jakie wstawię, tak? W tej chwili widzów mam między 3 a 4 tysiące. Obliczam to w ten sposób, że są nagrania, których nie obejrzy nikt inny, czyli czytam Wasze komentarze, wiadomo, że to oglądają widzowie. No i na przykład polityczny przegląd tweetów, też najczęściej oglądają widzowie. I te nagrania mają między 2,5 a 3 tysiące wyświetleń, więc podejrzewam, że niektórzy jedno oglądają tylko, inni oglądają tylko drugie, więc jakoś to tam sumuje i tak mniej więcej wychodzi mi między 3 a 4 tysiące widzów. I tak, dzisiaj chciałem Wam opisać, jak wygląda moja praca. Zrobię to w formie vloga, gdzie niegdzie będę pokazywać nagrania, żeby pokazać Wam, jak wygląda moje, powiedzmy, stanowisko pracy. Więc zacznę od tego, jak wygląda mój dzień. Mój dzień wygląda tak, że wstaję o 8 rano, mniej więcej. Od razu siadam do kompa, sprawdzam komentarze, sprawdzam, co się stało i zajmuje mi to mniej więcej jedną godzinę. Dlaczego tak robię? To jest przyzwyczajenie z mojej starej pracy. Pracowałem w reklamie około 7 lat i zawsze było tak, że jak przyjeżdżałem do pracy, to był ogień, trzeba było od razu siąść i wykleić jakąś tablicę, bo zaraz klient przyjdzie albo coś w tym stylu. Dlatego zawsze przychodząc do pracy, śniadanie odkładałem na moment, kiedy będzie, powiedzmy, mniej roboty. Najczęściej właśnie godzinę, dwie godziny coś robiłem w pracy i dopiero potem jadłem. I tak mi zostało do dnia dzisiejszego, więc tak to jest, że o 8 wstaję, godzinę robię, sprawdzam komentarze, sprawdzam, co się dzieje na świecie czy w Polsce. I potem robię sobie śniadanie, wracam do kompa i szykuję nagrania na ten konkretny dzień. I teraz, jak przygotowuję nagrania? Zawsze jest tak, że oprócz kompilacji najlepszych wypowiedzi, czy to polityków, czy publicystów, zawsze jest tak, że piszę tekst. Dlaczego piszę tekst? Dlatego, żeby nie zabierać Wam Waszego cennego czasu. Bardzo dużo osób, w sumie większość, myślę, że z 90-95% osób, które mnie oglądają, pracują. Ja też pracowałem, wiem, jak to jest. Wiem, że nie ma się czasu, żeby oglądać różne rzeczy na YouTubie. Dlatego szanuję Was czas, szanuję swój czas i nie robię nagrań w formie vloga, bo to będzie trwało. Ja zawsze się rozgadam i z filmu, który może trwać 3-4 minuty, robi się minut 14. Dlatego wolę wszystko spisać, przeczytać to. Jest to szybsze i to jest wtedy taka wiedza w pigułce, że tak powiem. To znaczy macie wszystkie najważniejsze informacje bez lania wody i wiecie, o co chodzi w danym materiale. I dodatkowo jeszcze mogę jakiś filmik wstawić itp. itd. Wszystko jest zaplanowane, więc takie nagranie jest po prostu o wiele krótsze niż vlog. Dlatego tak robię. Samo pisanie tekstu zajmuje mi, zależy od tego, co to jest, bo na przykład na najgłupsze wypowiedzi polityków nie ma tekstu zbyt dużo, ale jest problem ze znalezieniem cytatów, ale o tym za chwilę. Pisanie tekstu mniej więcej godzina, dwie godziny, czasami jak jest tekst dłuższy na trzy strony nawet, czasami to dochodzi to do 2,5 godziny na przykład. Więc między godzina a 2,5 godziny to zajmuje. Jak napiszę tekst, to muszę nagrać dźwięk. Nagranie dźwięku też, w zależności od tego, jak długi jest tekst, zajmuje
od pół godziny do półtorej godziny. Powodem tego, że czytam te teksty tak długo, jest to, że czytam tekst czasami 3, czasami 4 razy, żeby po prostu wyraźnie wszystko na pewno było nagrane. Żebym potem mógł sobie w edytorze w Sony Pro Vegas to wszystko pociąć, poukładać tak, żeby każde zdanie było wypowiedziane wyraźnie. Dlatego te 3-4 razy cały tekst nagrywam. Czasami jest tak, że po prostu czytam jedno zdanie kilka razy, żeby dla mnie było takie, że mówię, no okej, to było wyraźnie, więc mogę przejść dalej. Dlatego to nagranie tekstu tyle trwa. Potem jak nagram tekst, to przechodzimy do Sony Vegas Pro i zaczyna się edycja. Przy vlogach ta edycja jest prosta, bo nie muszę szukać żadnych obrazków, nie muszę ich wklejać, nie muszę ich tam jakoś przeskalować czy edytować w Photoshopie, więc przy vlogach jest to prostsze, no ale normalnie, bo takich nagrań jest więcej, gdzie właśnie są te obrazki, no to edycja trwa, zależy też oczywiście od tego, ile nagranie ma minut. I jakie to jest nagranie? Trwa tak między godzina a 3 godziny. Więc no, jak widzicie, trochę przygotowanie jednego nagrania jednak trwa. Bo potem już jak jest edycja, już mam gotowe nagranie, to je renderuję. Renderowanie trwa też w zależności od tego, jakie to jest nagranie, od pół godziny do godziny. Potem wrzucam na YouTube'a znowu między pół godziny a godzina. I jest gotowe, tak? Potem tylko opisać to nagranie na YouTubie i jest git. Więc całość może trwać od 8 godzin, czyli tyle normalnie, ile powinno się pracować, do 10, czasami nawet do 12, a czasami jak temat jest trudniejszy, to potrafię takie jedno nagranie robić 2 dni, bo wtedy najważniejsza kwestia to jest tekst. Potem jeszcze dobranie oczywiście grafiki itp. itd. Więc tak ogólnie to wygląda. Wstaję rano, siadam do kompa na godzinę, robię sobie śniadanie, potem pracuję nad tekstem, nad dźwiękiem. Dźwięk zawsze muszę nagrać do godziny 15, bo potem przychodzi moja żona i nie widzę jakoś tego, że ja nagrywam w jednym pokoju, a ona w drugim ogląda telewizję, gdzie mój mikrofon na pewno dźwięk z telewizora nagra, więc moja żona by musiała siedzieć cicho przez godzinę przynajmniej, jakby przyszła, więc zawsze do 15 staram się muszę mieć ten tekst nagrany. Potem jak już żona jest w domu, jemy obiad, w sensie ja sobie robię obiad, ona je w pracy, to zaczynam edytować nagranie, szykować je do renderowania i do wrzucenia na YouTube'a. Więc najczęściej jest tak, że do 17, do 18 godziny mam gotowe nagranie. Zależy jeszcze oczywiście jakie. Najwięcej czasu w tej chwili zajmuje mi przygotowanie politycznego przeglądu tweetów, bo to jest kwestia taka, że muszę wejść na Twittera, muszę wejść na konta około 30 Twitterowiczów. Jeśli każdy Twitterowicz zamieścił 20 tweetów na przykład w ciągu tygodnia, no to muszę przejrzeć 600 tweetów. No to jednak trochę jest, tak? Dodatkowo jeszcze niektóre tweety są w formie filmu, więc muszę je nagrać. Wszystko muszę w edytorze złączyć w jedną całość. No i potem wiadomo, renderowanie, umieszczenie na YouTubie, ale najwięcej czasu zajmuje mi napisanie tekstu, czyli znalezienie tweetów, które najbardziej odpowiadają do danego tygodnia, przepisanie tych tweetów do Worda, napisanie jeszcze swojego komentarza i wtedy przeczytanie tego tekstu, więc no ogólnie rzecz biorąc tak naprawdę, jakbym miał siedzieć od 8 rano do 20, no to udało mi się by wtedy ten polityczny przegląd tweetów nagrać. Pewnie około 12 godzin to zajmuje i dlatego teraz w poniedziałek nic nie wstawiam na YouTube'a, tylko właśnie pracuję nad politycznym przeglądem tweetów. Nie opłaca mi się to, ale to za chwilę Wam powiem. Najgłupsze wypowiedzi polityków, bo nad tym też ludzie często debatują pod moimi nagraniami, że przecież to jest proste znaleźć cytaty głupie różnych polityków. Nie jest proste, bo są takie cytaty, które są przekoloryzowane czy zmanipulowane, wyrwane z kontekstu, więc ja muszę nad tym wszystkim po prostu, muszę to wszystko sprawdzać. Znalezienie najgłupszych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Schetyny to nie jest taka prosta sprawa. Jeszcze dodatkowo, pod każdym nagraniem podaję źródła cytatu, więc jeśli nawet znajdę jakiś cytat, nie wiem,
że gdzieś na forum ktoś napisał, że Grzegorz Schetyna tak powiedział, no to ja nie mogę czegoś takiego wam wstawić w nagraniu, bo to nie jest wiarygodne. Więc najlepsze są oczywiście takie cytaty, gdzie ktoś powiedział przed kamerą coś, no ale jeśli są to cytaty też z gazety, no to też jest ok. Ale żeby znaleźć te cytaty, naprawdę nie jest łatwo. Jeśli chcecie, możecie na przykład tak dla siebie po prostu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mówię prawdę, możecie poszukać naprawdę głupich wypowiedzi właśnie Grzegorza Schetyny, Aleksandra Kwaśniewskiego. I nie chodzi mi tutaj o wypowiedzi pod wpływem alkoholu, bo to się nie liczy. To nie są głupie wypowiedzi, tylko to są raczej wpadki. Więc jeśli chcecie, możecie poszukać. Aleksandra Kwaśniewskiego szukam od dawna i nie mogę znaleźć. I wiele osób mówi, ale Jarosław Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, oni są tyle lat w polityce i ty nie możesz znaleźć najgłupszych wypowiedzi? No właśnie chodzi o to, że nie ma aż tak dużo materiałów z lat na przykład 90., tak, w internecie, gdzie jakiś polityk powiedział coś głupiego. Zapamiętajcie sobie i uświadomcie sobie to, że to są politycy starej daty i lata 90. nie były takie, że internet był na każdym kroku, tak? I że ludzie, wszędzie dziennikarze chodzili za politykami z kamerą. W tej chwili to nie jest problem, bo nawet można kogoś nagrać komórką, tak? Więc dlatego tych materiałów teraz pokazuje się więcej niż kiedyś. I dlatego starszych, najgłupsze wypowiedzi starszych polityków jest trudniej znaleźć niż tych nowszych. Na przykład z Nowoczesnej sami wiecie jak jest, tak? Katarzyna Lubnauer, Joanna Scheuring-Wielgus i Ryszard Petru, który jest królem po prostu najgłupszych wypowiedzi. Więc jeśli chcecie, możecie poszukać najgłupszych wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego i może zrozumiecie, o co mi chodzi. To nie jest takie proste. O wiele łatwiej jest znaleźć najlepsze wypowiedzi polityków, ale tutaj też jest pewien problem, bo też ludzie mi zarzucają, no, znajdziesz w internecie gdzieś jakąś fajną wypowiedź, wstawisz i masz nagranie. No nie do końca, bo na przykład dzisiaj pracowałem nad nagraniem, w sumie nie powiem wam, bo to jest na jutro, ale dzisiaj pracowałem nad nagraniem pewnego polityka i musiałem znaleźć wywiady z nim, które trwają 10-20 minut i je przesłuchać całe. Więc to może trwać, same przesłuchanie nagrań różnych, 2 godziny. I dzisiaj mniej więcej tak 2-2,5 godziny chyba nad tym siedziałem. Chodzi o to, że trzeba tego poszukać i z szukaniem zawsze jest najgorszy problem. Tak samo z najgłupszymi wypowiedziami i najlepszymi wypowiedziami, że trzeba to znaleźć, a to nie jest wcale takie proste. Oprócz tego, że robię same nagrania, to jeszcze dodatkowo odpisuję wam na komentarze. Wydaje mi się, że to jest jednak obowiązek youtubera. Część youtuberów mówi, no nie czytam komentarzy, same pierdoły tam piszą i w ogóle. No to tylko świadczy o waszych widzach. Ja akurat mam takich widzów, że 95% komentarzy jest pozytywnych i nawet jeśli nie są pozytywne, w sensie nie jest napisane, że zgadzam się z tobą, to też nie jest napisane spierdalaj, na przykład ty głupi pisowski trolu, tak? Tylko są napisane konkretne argumenty przeciwko temu, co ja powiedziałem w nagraniu. I to jest według mnie super, bo ja też mogę się na tym czegoś nauczyć. I pod moimi nagraniami są prowadzone dyskusje o co zawsze chciałem, żeby było robione. Bo też dlatego założyłem m.in. kanał, żeby ludzie prowadzili ze sobą dyskusje. No i prowadzą. I są to, no jak się okazuje, bardzo kulturalne dyskusje. Więc odpisywanie na komentarze to też jest obowiązek mój, tak? I nie robię tego od poniedziałku do piątku, tylko robię to zawsze, bo mam taki system, że muszę każdy komentarz zaakceptować. Dlaczego zrobiłem ten system? Bo jeśli napiszę komentarz i ktoś mi na ten komentarz odpowie, to ja normalnie, gdybym nie miał tego systemu sprawdzania, to bym tego komentarza nie zobaczył, bo on się wtedy pokazuje w zaakceptowanych komentarzach czy w opublikowanych komentarzach, coś takiego. A jak jest do sprawdzenia, to zawsze sobie wchodzę w zakładkę do sprawdzenia, czytam i akceptuję. I dlatego na sporo komentarzy wam odpisuję, no bo wiem, co piszecie, tak? I tak jak mówiłem, robię to od poniedziałku do niedzieli. Nawet jeśli jestem na, w cudzysłowie, urlopie czy wakacjach, to i tak odpisuję na te komentarze, bo muszę je sprawdzić, tak? Muszę je zaakceptować. I dlatego zawsze je czytam, zawsze je sprawdzam. Następna sprawa. Ile zarabiam na nagraniach?
To jest na pewno temat dla Was bardzo ciekawy, bo większość ludzi mówi, że YouTuberzy to nie roby, a zarabiają krocie. I też nie chcę mówić, że zarabiam jakoś super mało, tak? W tej chwili tak, ale wcześniej nie. Do kwietnia sytuacja wyglądała tak. Polityczny przegląd tweetów. Jedno nagranie zarabiało maksymalnie 10 zł. To nie jest żart. Pracowałem nad nagraniem cały dzień, albo nawet trochę więcej, i zarobiłem na tym nagraniu 10 zł. Tak jak mówiłem na początku, nie opłaca się to, ale to robię, bo wiem, że moi widzowie bardzo lubią te nagrania. Zrobiłem tych nagrań ponad 50, więc nawet jeśli liczymy, że za każde nagranie dostałem 10 zł, to jest 500 zł, a tą serię prowadzę już rok. Czyli przez rok na tej jednej serii zarobiłem 500 zł. Czy to jest dużo, czy mało? Tak jak mówiłem, żeby zarobić na koszty, muszę zarobić w miesiącu przynajmniej 1000 zł. Tak było do kwietnia. W tej chwili jest tak, że na politycznym przeglądzie tweetów nie zarabiam albo nic nie zarabiam, albo zarobię 5 zł maksymalnie, bo moje zarobki się zmniejszyły dokładnie o połowę. Więc jeszcze bardziej mi się to nie opłaca, ale i tak to robię. Co do reszty nagrań, w tej chwili najwięcej zarabiają najgłupsze wypowiedzi polityków i najlepsze wypowiedzi polityków, bo to jest, żeby nie było, najgłupsze wypowiedzi polityków zarabiają o wiele lepiej niż najlepsze wypowiedzi polityków, ale to są dwie serie, które cieszą się największą popularnością. Dlaczego tak jest? Najgłupsze wypowiedzi polityków to jest coś negatywnego. Mogę pojechać po jakimś polityku, którego ludzie nie lubią. Często najgłupsze wypowiedzi polityków są po prostu śmieszne i to jest rozrywka. Dlatego ludzie tak to lubią. Najlepsze wypowiedzi polityków są trochę inne, bo no ja tutaj nie robię sobie beki z polityka, tylko polityk mówi coś mądrego, co można zapamiętać i co można w przyszłości na przykład wykorzystać, czy coś w tym stylu. Co do reszty nagrań jest bardzo różnie. Najczęściej na takich zwykłych nagraniach o takich sprawach na bieżąco zarabiam, no, z 20-30 zł. Czasami jest tak, że nie wiem, dlaczego nagranie wybuchnie i ma na przykład 100 tysięcy wyświetleń. No to wtedy zarobki są większe, ale w tej chwili to w sumie nie ma znaczenia, ile co ma wyświetleń, bo zarobki i tak są fatalne. I żeby Wam jeszcze wyjaśnić, to w sumie na początku powinienem zrobić, na czym ja zarabiam tak naprawdę. Nie zarabiam na wyświetleniach, tylko zarabiam na tym, że reklama pojawi się w nagraniu, wy w nią klikniecie, albo w ogóle obejrzycie nagranie, albo coś w tym stylu. Czasami jest tak, że obok nagrania pojawia się w prawym górnym rogu, czy z prawej górnej strony w kwadracie reklama. Jak w nią klikniecie, to ja na tym też zarabiam, więc zarabianie wygląda tak. A w tej chwili YouTube przez swoją durną politykę i przez to, że się kupę reklamodawców wycofało, usunęło reklamy. I dzisiaj już się cieszyłem, że te reklamy wróciły, ale okazuje się, że chyba jednak nie, bo wyświetlały mi się reklamy na niektórych nagraniach, ale sprawdziłem trzy nagrania, sprawdziłem czwarte, nie ma w ogóle reklam. Piąte nagranie sprawdziłem, znowu nie ma. Szóste sprawdziłem, nie ma. Więc w tej chwili to jest tak, że raz może się trafić, że są te reklamy, raz może się trafić, że nie ma. Wiele YouTuberów się wycofuje z YouTuba. Ja tego nie planuję, nawet jeśli miałbym nic nie zarabiać, bo jeśli będzie tak, że po prostu nie będę wyrabiać, a już jest tak, że nie wyrabiam, bo w zeszłym miesiącu zabrakło mi kasy na pokrycie kosztów, ale dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu finansowemu starczyło mi pieniędzy, ale w tym miesiącu już wiem, że na pewno nie starczy. Jeśli ta sytuacja się utrzyma do czerwca, to pójdę pracować dorywczo, bo już pracowałem dorywczo, żeby dorobić sobie te kilkaset złotych. I nagrania nie będą tak jak w tej chwili cztery nagrania w tygodniu, tylko będą dwa nagrania. Ale może będą bardziej dopracowane i może powstaną nowe serie, bo mam w głowie już dwie nowe serie, więc zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze nic nie przesądzam, bo może te reklamy wrócą do końca maja albo na początku czerwca. Zobaczymy. Na pewno się nie poddam, na pewno zostanę na YouTubie, tylko po prostu tych nagrań będzie troszeczkę mniej. Dlatego, no bo muszę po prostu zarobić na to, żeby móc tutaj mieszkać, tak? I w sumie nie wiem, czy coś jeszcze, czy miałem powiedzieć, czy nie. Właśnie, jeszcze mogę Wam pokazać, jak wyglądam, tak jak mówiłem, jak wyglądają moje stanowiska pracy. Nie wezmę teraz kamery, bo wszystko mi się popsuje, więc nagram to później, ale ogólnie wygląda to tak, że mam mikrofon Blue Yeti, to chyba najczęściej używany mikrofon przez YouTuberów. Jeśli czytam tekst, no to mam tekst na tablecie, mam pufę, mam krzesło,
Nawet jakbym miał pieniądze, żeby kupić sobie jakiś lepszy statyw czy coś w tym stylu, to i tak bym tych pieniędzy na to nie wydał, bo mi by było szkoda. No bo w sumie tak nie jest źle. Ogólnie rzecz biorąc, no jeszcze laptop. Ten laptop, już jak ktoś zobaczył Alienware, to sobie myśliło, kurwa, ty człowieku masz kupę kasy. Ten laptop jest stary, bardzo stary. Chyba ma z dobre 5 lat. I zarobiłem na niego uczciwie, pracując od samego rana do wieczora, a czasami nawet przez całą noc. Więc nie oceniajcie. Laptop został kupiony za uczciwie zarobione pieniądze. Myszka jest ze starego laptopa, którego sprzedałem, żeby kupić tego. I jeszcze ja ogólnie w tym pomieszczeniu nie nagrywam. Nagrywam tylko vlogi, bo jest mi po prostu tutaj, że tak powiem, wygodniej. Normalnie jest tak, że nagrywam dźwięk w sypialni. I pewnie niektórzy z Was już wiedzą, że wieszam sobie na ścianie kołdrę. To jest trochę dziwne, ale robię to po to, żeby jakość dźwięku była lepsza, bo jest ogólnie tutaj słyszycie, że jest echo, w sypialni też jest echo, więc jak za mną jest kołdra, no to nie wiem, nie powstaje echo, tak? Nie ma się ten dźwięk od czego odbić, że tak powiem, i dlatego ta jakość dźwięku jest lepsza. No i widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda to dosyć zabawnie. Żeby powiesić tą kołdrę, użyłem sobie części ze statywu do rozstawienia green screena. Pracuję od 8 rano zależy jak leży, do 19, do 20, czasami do 17, zależy od nagrania. To nie jest tak, że ja sobie śpię do 12, wstaję, zastanawiam się, co robić. Jak chcę, to to zrobię, jak nie chcę, to tego nie zrobię. To jest tak naprawdę normalna praca. Tak jak ktoś wstaje na 6 do pracy, tak ja wstaję na 8 do pracy. Jak ktoś siedzi w biurze i pracuje, tak ja siedzę na kanapie, pracuję nad swoimi nagraniami. Mam z tego pieniądze i dużo ludzi mówi, że YouTuberzy robią to dla kasy. Co robią dla kasy? To znaczy siedzę 8 godzin, 12 godzin przy kompie i robię nagrania dla pieniędzy. No, wiecie, muszę na siebie zarobić, więc można powiedzieć, że tak, robię te materiały, żeby zarobić. Pracuję, więc oczekuję, że jednak jakieś pieniądze z tego będą, no bo z czego mam żyć? W sumie chyba to wszystko. Opisałem Wam, jak to wszystko wygląda, jak wygląda moja praca. Mam nadzieję, że dobrze Wam to opisałem, jak wygląda moja praca na YouTubie. Kokosów z tego nie ma. Kiedyś zarabiałem całkiem sporo w zeszłym roku, w ostatnim kwartale było ok, średnio 1700 zł. W tej chwili jest to nie o połowę mniej, tylko jakieś 2/3 mniej, ale ok, spoko. Niedługo pójdę najwyżej dorywczo pracować, będzie git, tak? Więc to nie jest tak, że ja teraz płaczę. Właśnie, nie traktujcie tego nagrania jako użalanie się nad sobą albo narzekanie na coś. Bardzo się cieszę, że mogę robić to, co robię, bo zdecydowanie bardziej wolę robić to, niż rozwieszać banery zimą przy minusowej temperaturze. Naprawdę bardziej wolę siedzieć przy komputerze i pracować nad swoimi nagraniami. Naprawdę, nawet jeśli to ma być 600 zł miesięcznie, będę musiał pojechać gdzieś dorywczo coś tam popracować i dorobić te 400 zł, to i tak będę szczęśliwy, niż miałbym zarabiać 1700 na rękę i rozwieszać, tak jak mówiłem, banery przy ujemnej temperaturze. Więc wszystko jest ok, nie traktujcie tego jako jakieś narzekanie. Na koniec chciałbym Wam podziękować za Wasze wsparcie duchowe i finansowe, za to, że lajkujecie moje nagrania, komentujecie, udostępniacie na Facebooku, no i przede wszystkim za to, że je oglądacie, bo to jest bardzo dla mnie ważne. Dziękuję Wam za to wszystko. No i za tydzień widzimy się w serii Czytam Wasze komentarze. Na razie.